Hitler i Stalin. Jeden opętany ideologią rasy, drugi ideą walki klas. Choć nigdy się nie spotkali, wiele ich łączyło. Ich pojedynek to najbardziej ponury rozdział w historii, ukazujący potęgę idei, które porywały ludzi najpierw na fali entuzjazmu, potem ku ich zgubie. Hitler i Stalin. Śmiertelny pojedynek. Część pierwsza. Po długim dniu pracy Józef Wissarionowicz Stalin opuścił mury Kremla i zmierzał ku swej daczy. Jak zwykle była już późna pora. Nastał świt 22 czerwca 1941 roku. Dzień nie przyniósł szczególnych wydarzeń. Poza kolejnymi ostrzeżeniami, że Hitler przygotowuje atak na Związek Radziecki, na które zareagował w ostrych słowach. Stalin położył się do łóżka około 3 nad ranem. Ordynans, jak zwykle, ściśle przestrzegał zasady, by nie zakłócać mu odpoczynku. Stalin zasnął, gdy jeszcze panował pokój. Kiedy go obudzono godzinę później, była już wojna. Dzwonił szef sztabu generalnego, generał Żukow. Początkowo został odprawiony. Wreszcie połączono go ze Stalinem, który oddychał z trudem, słysząc przekazywane mu wieści. Niemcy bombardowali radzieckie miasta i wsie. Czy długa, strategiczna gra o pokój nie zdała się na nic? Operacja Barbarossa. Pod takim kryptonimem rozpoczęła się inwazja Hitlera na Związek Radziecki. Równocześnie na trzech frontach. Najpotężniejsze siły zbrojne we współczesnej historii posuwały się naprzód, bombardując wszystko po drodze. Najeźdźca rozlokował 4 miliony żołnierzy. U boku oddziałów niemieckich walczyły wojska rumuńskie, węgierskie i fińskie. Już pierwszego dnia zniszczono niemal 1000 radzieckich samolotów. Niemieccy żołnierze, zaprawieni w wojnie błyskawicznej, byli gotowi miażdżyć wszystko, co stało na ich drodze. Tymczasem droga stała otworem. Ruiny Brześcia Litewskiego, miasta leżącego przy granicy Związku Radzieckiego z okupowaną przez Niemcy Polską, to wstrząsający symbol tego, jak szybko życie zamienia się w śmierć. 22 czerwca 1941 roku miał być zwykłym letnim dniem, ale Brześć stał się jednym z pierwszych celów niemieckiej nawałnicy ogniowej. Ruiny Stalina, szerokie horyzonty Hitlera. Brześć przedstawia tragiczną historię ataku z zaskoczenia. Jednocześnie udowadnia, jak rozpacz i bezwład mogą zmienić się w siłę i upór. Niemcy potrzebowali 4 tygodni, by całkowicie złamać opór obrońców. Gdy rankiem 22 czerwca Stalin otrząsnął się z początkowego szoku, natychmiast wezwał na Kreml Żukowa. Zwołał wszystkich członków biura politycznego. Narada trwała niemal dobę. Stalin twierdził z uporem, że nie wypowiedziano wojny, a zatem jej nie ma. ...22 czerwca była akurat niedziela. Gdy Stalin jechał przez miasto na Kreml, mieszkańcy Moskwy jeszcze spali, niczego się nie domyślając. Tymczasem ich świat całkowicie się zmienił. Wprawdzie Stalin rozkazał zgromadzić oddziały przy granicy. Ostrzegał jednak dowódców wojskowych: musicie rozumieć, że Niemcy nigdy nas nie zaatakują z własnej inicjatywy. Jeśli ich sprowokujecie, spadną głowy. Stalin czytał Mein Kampf Hitlera, lecz wciąż wierzył, że wojna systemów będzie się toczyć powoli. Tymczasem Hitler przyspieszył wszystkie zegary.
Po przyjeździe na Kreml Stalin przystąpił do gorączkowych działań. Jego terminarz z 22 czerwca ujawnia 29 spotkań. Był obecny, lecz nie panował nad sytuacją. Twierdził nawet, że Hitler nic nie wie o natarciu. Dopiero po południu mieszkańców Moskwy i innych miast poinformowano o niemieckiej napaści. Uczynił to minister spraw zagranicznych Mołotow. Jakby wydarzenia nie wymagały zajęcia stanowiska przez przywódcę państwa. Tego dnia również Hitler milczał. Stalin nie chciał przyznać, że popełnił błąd, podpisując pakt z kierującym się nienawiścią Hitlerem. W sierpniu 1939 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Ribbentrop przyleciał do Moskwy. Podróż poprzedzała uprzejma korespondencja. Stalin telegrafował: do kanclerza Rzeszy pana Adolfa Hitlera. Mam nadzieję, że niemiecko-radziecki pakt o nieagresji zapoczątkuje zwrot w stosunkach politycznych. Wcześniej Hitler pisał do Stalina, prosząc, by przyjął jego ministra 23 sierpnia. Wcześniej niż planowano. Już tydzień później rozpocznie się wojna. Hitler wysyła do Moskwy także swojego osobistego fotografa Hoffmana z misją specjalną. Miał sfotografować małżowiny uszne Stalina. Czy są odstające, a więc aryjskie, czy przylegające, czyli żydowskie? Hitler mógł być spokojny. Stalin zdał test na uszy. Ribbentrop będzie potem opowiadał o swoim pobycie w Moskwie, że u Stalina i jego ludzi czuł się jak wśród starych partyjnych towarzyszy. Stalin, wznosząc toast, zwrócił się do wysłannika Hitlera słowami: wiem, jak bardzo Niemcy kochają swojego Führera, dlatego chcę wypić za jego zdrowie. Po dyplomatycznych gestach nastąpiły spotkania w węższym gronie. Stalin: Hitler myśli, że jest sprytniejszy ode mnie, ale go przechytrzyłem. Hitler: mam ich. Teraz Europa należy do mnie. 1939. Rok zawarcia paktu, który uczynił Moskwę wspólnikiem Niemiec w podziale Polski i państw nadbałtyckich. Rok, w którym inwazją Hitlera na Polskę 1 września rozpoczęła się II wojna światowa. W 1939 roku Hitler obchodził 50. urodziny. 20 kwietnia w Berlinie odbyła się gigantyczna parada wojskowa, pokazywana w kinach na całym świecie. Stalin, który w grudniu tego samego roku będzie obchodził 60. urodziny, mógł widzieć te zdjęcia. Stąd słowa jego toastu, że naród niemiecki tak kocha swojego Führera. Ten pokaz był, według Hitlera, materiałem poglądowym dla tchórzliwych cywilów i demokratów za granicą. Innymi słowy, wyraźnym ostrzeżeniem. Stalin zapewne widział wskazówki zegara przesuwające się w kierunku wojny. Nadal jednak sądził, że ma mnóstwo czasu. Cała ta wielka pompa w Berlinie była w jego mniemaniu demonstracją siły, służącą głównie zastraszeniu zachodnich demokracji. Partia NSDAP podarowała Führerowi na urodziny herbaciarnię Kelstein w Alpach Bawarskich, niedaleko Obersalzbergu. Na skalistym szczycie było dość miejsca tylko na ten jeden budynek, postawiony z inżynieryjną brawurą, nazywany przez Hitlera Orlim Gniazdem. Hitler pojawił się tam tylko kilka razy. Mimo to Kelstein do dziś przyciąga tysiące turystów. Jeżdżą windą Hitlera, zwiedzają przepastne bunkry. Czegokolwiek szukają, nie znajdą tam historii.
Większą część lata 1939 roku Hitler spędził na Obersalzbergu. 28 września, nie bacząc na śmierć i zniszczenia, Moskwa i Berlin podpisały kolejny pakt. Traktat o granicach i przyjaźni. Stalin długo zwlekał, zanim zgodził się na taką nazwę. Trudno mu było tak po prostu zapomnieć o wiadrach pomyj wylewanych od lat przez Hitlera. A jednak, jak widać, zapomniał. Wcześniej, 17 września 1939 roku, w trakcie niemieckiego Blitzkriegu, armia radziecka w sile miliona wkroczyła do wschodniej Polski. Stalin czekał z tym ruchem, aż Hitler dokona spustoszeń. Dopiero potem sam przystąpił do uderzenia. Jego inwazja na wschodnią Polskę, zdobycie dawnych terenów Białorusi, była częścią tajnego dodatkowego protokołu do Paktu o Nieagresji. Aby włączyć część Polski do strefy wpływów radzieckich, Stalin używał takich instrumentów jak deportacja, tortury i eksterminacja w imię walki klasowej. Robił wszystko, by dorównać Hitlerowi. Dzień 22 czerwca 1941 roku poprzedza jeszcze jedno wydarzenie. Radziecki minister spraw zagranicznych, Mołotow, w listopadzie 1940 roku udał się do Berlina. Hitler chciał go wybadać i przekonać się, czy Niemcy i Związek Radziecki stoją, jak mówił, ramię w ramię, pierś w pierś w sprawie niemieckich planów militarnych. Nie odegrano międzynarodówki, wówczas radzieckiego hymnu. Być może z obawy, że mogłoby ją odśpiewać kilku ostatnich dzielnych Berlińczyków. Jakie Niemcy czekały na radzieckiego ministra? Mołotow spotka się z Hitlerem, o którym Stalin mówił: ten wojownik wojny błyskawicznej zna się na swoim rzemiośle. Z wyjątkiem Anglii wszyscy mu ulegli, przede wszystkim Francja. Po jej kapitulacji Stalin przewidująco skonstatował: teraz na pewno nam złamie kark. Stalin i Hitler, agresorzy, towarzysze partyjni i rywale. Hitler powiedział: wiem, że historia na zawsze zapamięta Stalina, ale zapamięta i mnie. Na to Mołotow: z pewnością. Brytyjskie naloty powietrzne zmusiły gości obecnych w radzieckiej ambasadzie na Unter den Linden w Berlinie, by zeszli do piwnicy. Ribbentrop szumnie zapewniał, że wojna z Anglią jest niemal wygrana, na co Mołotow zapytał: a czyje to bomby spadają? W tamtych dniach w Berlinie otwarto wystawę Fotografie cudów natury na świecie. Wielu Berlińczyków na bombardowania również patrzy jak na rzadki spektakl natury. Kilka lat później cudem będzie każde miejsce, które nie zostało doszczętnie zburzone. Hitler również ma się czemu dziwić. Rosja przypomina mi statek widmo z latającego Holendra. Rozwarła się przed nami brama, ale nie wiedzieliśmy, co jest za nią. W czerwcu 1941 roku jeszcze wszystko wyglądało inaczej. Hitler wierzył, że w ciągu miesiąca uda mu się zająć Moskwę. Jego oddziały parły naprzód, jakby koniecznie chciały zdążyć na paradę zwycięstwa na Placu Czerwonym. Dzień po ataku na Związek Radziecki Hitler, w euforii zdobywcy świata, przeniósł się do Wilczego Szańca, nowej kwatery głównej w Prusach Wschodnich. Jego żołnierze również organizują się na wschodzie. Führer okazywał niezmierną radość z tej wojny, dodając, że gdyby mógł wyrazić jedno życzenie dla niemieckiego narodu, chciałby co 15-20 lat widzieć go w tak bohaterskich bitwach. Jego żołnierze maszerujący przez podbite miasta zdawali się z nim zgadzać.
Kroniki filmowe przedstawiały niemieckich żołnierzy jak poszukujących przygód globtroterów. Jakby tylko pokonywali kilometry, a nie zabijali ludzi. Pewność siebie Hitlera jeszcze wzrosła po zwycięstwie nad odwiecznym wrogiem – Francją. Na początku lipca 1940 roku zorganizował sobie wspaniałe powitanie w Berlinie. Właśnie wrócił z okupowanego Paryża, gdzie przejęty stał przy grobie Napoleona, który wyruszył na Moskwę 24 czerwca 129 lat wcześniej. Hitler dokonał tego 22 czerwca. Też pragnął przejść do historii. Po powrocie do stolicy Rzeszy, tłumy wiwatowały na cześć syna urzędnika celnego z Braunau w Austrii, który odniósł we Francji najwspanialsze zwycięstwo wszechczasów. Ludzie wrzeszczeli w euforii, jakby ta egzaltacja miała się nigdy nie skończyć. Nie przychodziło im na myśl, że od tych szaleńczych owacji pewnego dnia mogą przestać widzieć i słyszeć. Hitler w wilczym szańcu. Otoczony murami, lecz upojony myślami o postępach swojej armii. Kiedy Wehrmacht był bliski zniszczenia Białegostoku, Mińska i Smoleńska w bitwach okrążających, Hitler łaskawie pozwalał swoim sekretarkom, by mogły go pocałować. Jego, który przejdzie do historii jako największy z Niemców. Największy Niemiec i jego pies. Pewnego dnia nastąpi bolesne rozstanie z ulubionym zwierzęciem. Gdy znikną też jakiekolwiek uczucia wobec własnego narodu. Za murami Kremla od początku wojny panował totalny chaos. Reakcje Stalina były nieprzewidywalne, równie spontaniczne, co bezsensowne. Syn szewca pijaka obrzuca swoich generałów i współpracowników obelgami i groźbami. Brak strategii, wydawane w panice rozkazy, by odpierać wroga, zderzały się z gorzką rzeczywistością. Po upływie tygodnia Niemcy posunęli się 500 kilometrów w głąb jego kraju. Setki tysięcy radzieckich żołnierzy zginęło lub zostało wziętych do niewoli. Podczas gdy w każdej kronice filmowej Hitler przedstawiał relacje z frontu wschodniego jako heroiczny epos, Stalin wpadł w wir bezładnych rozkazów i zakazów. Zabraniał się cofać, wysyłając na bezsensowną śmierć niezliczone rzesze żołnierzy. Stalin zabarykadował się na Kremlu. Nie bez powodu. Doświadczeni dowódcy wojskowi padali ofiarą jego czystek. Ostrzeżenia służb wywiadowczych o wojnie uparcie odrzucał jako fałszywe informacje. Dla niego nazwa Związek Radziecki miała być symbolem narodu patrzącego ku świetlanej przyszłości. Tymczasem w obawie o swoje życie ludzie oglądali się za siebie. Gdy komisariat obrony informował Stalina o okrążeniu jego armii pod Mińskiem, ten po raz pierwszy uświadomił sobie prawdziwy rozmiar zagrożenia. Stracił panowanie nad sobą, ze wściekłością wyrzucał z siebie przekleństwa. Przygnębiony, zdenerwowany, opuścił Kreml. W przededniu wojny Stalin nie zamierzał odpowiadać na działania Hitlera. Teraz, pojmując ciężar swojego błędu, na kilka dni wycofał się do swojej daczy. W krajach nadbałtyckich, na Białorusi i Ukrainie, ludność burzyła pomniki, które kazał dla siebie wznieść Stalin.
Na terytoriach zajętych przez Związek Radziecki w 1939 i 1940 roku bezwzględnie przesiedlano, wypędzano i gnębiono ludność. Teraz mieszkańcy witali niemieckich okupantów jak wyzwolicieli. Rozpada się nie tylko świat dotychczasowej propagandy. Stalin chciał zamienić Związek Radziecki w pierwszą robotniczo-chłopską utopię. Przyspieszano industrializację, zwalczano analfabetyzm. Kraj wymyślał siebie na nowo. Miliony z wypiętą piersią patrzące wprost przed siebie. Czy teraz to wszystko się skończyło? 6 dni po rozpoczęciu wojny Stalin dokonał dosadnej oceny. Lenin założył nasze państwo. My je spieprzyliśmy. My? Lenin przestrzegał przed brakiem skrupułów i rządzą władzy Stalina. Stalin spędził kilka dni na ponurych rozmyślaniach. Potem pojawił się Mołotow i inni członkowie biura politycznego. Chruszczow mówił później, że Stalin myślał, że przyjechali go aresztować. Tymczasem oni prosili go, by jak najprędzej wrócił na Kreml. Wkrótce sprawdzi się ich przeczucie. Widzieli go w chwili słabości i nigdy im tego nie wybaczy. Stalin wiedział, że musi podjąć natychmiastowe działania. Hitler kategorycznie oświadczył: za kilka tygodni będziemy w Moskwie. Nie ma wątpliwości. Zrównam to przeklęte miasto z ziemią. A na jego miejscu powstanie sztuczne jezioro. Nazwa Moskwa musi zostać całkowicie wymazana. W drodze powrotnej na Kreml stało się jasne. Stalina trzeba przekonać, by pozostał u władzy. Czy to kryzys wiary, czy udane posunięcie? Trzeciego lipca Stalin wygłosił pierwsze przemówienie od początku wojny. W radiowym wystąpieniu zwrócił się do swych braci i sióstr. Towarzysze, jakie kroki trzeba podjąć, by rozgromić wroga? Musimy zrozumieć pełny rozmiar zagrożenia dla naszego kraju i porzucić wszelką beztroskę i samozadowolenie, nastrój pokojowej, konstruktywnej pracy. To sprawa życia lub śmierci państwa radzieckiego. Tymczasem w Wilczym Szańcu Hitler wymachiwał czerwonym ołówkiem jak bronią. Gorączkowo uaktualniał rozlokowanie swoich oddziałów. Stalina nazwał jednym z najdziwniejszych ludzi w historii, bo niemal nie opuszcza swojego biura i sprawuje rządy za pośrednictwem posłusznej biurokracji. Hitler natomiast niezmordowanie podróżował do miejsc militarnych zwycięstw. W sierpniu 1941 roku z włoskim dyktatorem Mussolinim odwiedził ruiny zdobytej twierdzy w Brześciu. Ten rodzaj spotkań z obdartym, wynędzniałym, pobitym wrogiem zdawał się potęgować jego niepowstrzymane pragnienie podboju świata. Mussolini, korzystając z przerwy w potoku słów Hitlera, wtrącił z ironią, że jeśli Niemcy będą zdobywać świat w takim tempie jak Rosję, to Hitlerowi zostanie do wzięcia już tylko Księżyc. Tymczasem Hitler już podziwiał księżycowe krajobrazy. Zniszczone miasta Mińsk i Smoleńsk. Oświadczył swoim generałom, że nie wierzy w długotrwały opór Rosji. Nie wie, dokąd pójdą teraz Rosjanie, ale on podąży w ślad za Stalinem, dokądkolwiek ten ucieknie. Stalin upadał,
Hitler rósł w siłę. Wahający się na wojnie barometr nastrojów dla wielu stawał się okazją do załatwienia porachunków z własnym dyktatorem. Czerwona gwiazda zdawała się gasnąć. Moskwa nie upadnie, mówił Stalin. W tym czasie Leningrad był już okrążony, Ukraina pokonana. Upadł także Kijów, miasto, o którym Stalin mówił, że było i jest radzieckie i takie pozostanie. Uzbrojeni patriotyczną jednością Moskwianie oczekiwali nadciągającego wroga. W godzinie potrzeby trzeba było zapomnieć o innych sprawach. Zdobycze, które legitymowały Związek Radziecki i miały stworzyć nowy, humanitarny świat, dawno przerodziły się w dyktaturę i gułagi. Miliony Rosjan zginęły na długo przed napaścią Hitlera. Wielu z tych ludzi osobiście doświadczyło, czym są czystki etniczne i pokazowe procesy polityczne, przymus i samowola władzy jako narzędzia postępu. Wielki rosyjski poeta narodowy Puszkin w pozie wojskowego dowódcy, którego poetycki rozkaz brzmiał jakże aktualnie: nie zapominaj, ojczyzno, co dręczy cię na co dzień, lecz teraz myśl tylko o tym, co cię zbawić może. Ludność cierpiąca niezliczone niedostatki miała niewiele sił, by na długi czas zacisnąć zęby. Pod podartą kufajką kryła się rozpacz. Granaty ręczne traktowano jak wojskowe skarby. Broń nadawała się do muzeum. Minęły 4 miesiące wojny. Krótkie lato przeszło w jesień. Niemieccy żołnierze oglądali Kreml przez lornetki polowe. 2 października Moskwą wstrząsnął pierwszy nalot bombowy. Poeta rewolucji, Władimir Majakowski, wtedy jeszcze nie stał na Cokole, lecz stacja metra już nosiła jego imię. Tu 6 listopada 1941 roku odbyła się uroczysta impreza zorganizowana przez Komitet Centralny dla uczczenia rocznicy rewolucji październikowej. Nie można było urządzić jej w Teatrze Bolszoi z powodu powstałego tam rozległego leja po bombie. Towarzysze, Rosjanie muszą wiedzieć, że mają do czynienia ze zdecydowanym wrogiem, po którym nie mogą się spodziewać litości. Zabijać każdego Rosjanina, każdego człowieka radzieckiego, to program i instrukcje ludzi, którzy zniżyli się do poziomu dzikich bestii. Mają czelność wzywać do zniszczenia wielkiego narodu radzieckiego, narodu Puszkina i Tołstoja, Gorkiego i Czechowa, Suworowa i Kutuzowa. Niemieccy najeźdźcy chcą wojny wyniszczającej z narodami Związku Radzieckiego. Jeśli Niemcy chcą wojny wyniszczającej, będą ją mieli. Choć narastał strach przed kolejnymi nalotami, następnego dnia Stalin zwrócił się do swych żołnierzy.
Towarzysze czerwonoarmiści, marynarze czerwonej floty, dowódcy i instruktorzy polityczni, partyzanci i partyzantki. Cały świat patrzy na was, jak na siłę zdolną rozgromić zbójeckie hordy niemieckich najeźdźców. Narody Europy pod jarzmem niemieckiej tyranii patrzą na was jak na wyzwolicieli. Przypada wam w udziale wielka misja wyzwolenia. Okażcie się jej godni. Dzień po paradzie w Moskwie Hitler udał się do Monachium, gdzie wygłosił mowę w piwiarni Löwenbräukeller. Pławił się w mrocznych oparach wśród stałych bywalców. Obserwatorzy donosili, że z poczerwieniałą twarzą wykrzykiwał z wielkim patosem. Były to niewybredne wymysły na temat rosyjskich dzikusów i bestii. Obwieścił, że ostatnim batalionem, który opuści pole bitwy w Rosji, będzie batalion niemiecki. Większość jego batalionów w ogóle nie opuści rosyjskich pól bitwy. Rok 1941. Stalinowski znak stopu, 30 km od Moskwy. Hitler nigdy go nie przekroczył. Stalinowski znak zwycięstwa. W Wiedniu 1945 roku. To miasto było miejscem dziwnego epizodu łączącego życie Stalina i Hitlera. Tu na początku 1913 roku zatrzymał się 33-letni Józef Stalin. Nazywał siebie Koba, co oznacza kaukaskiego Robin Hooda. Lenin wysłał go do Wiednia, by zbadał kwestię narodową. W tym samym czasie 23-letni Adolf Hitler przebywał w przytułku dla mężczyzn w wiedeńskiej dzielnicy Brigittenau. Stroniący od pracy malarz pocztówek uważał siebie za niedocenionego geniusza. Obaj, Hitler i Stalin, lubili przechadzać się w parku przy pałacu Schönbrunn. Obaj widzieli złoty powóz cesarza Franciszka Józefa, gdy codziennie przejeżdżał do Hofburga. Przy odrobinie fantazji można sobie wyobrazić, że ich drogi mogły się przypadkiem skrzyżować. Hitler powrócił do Wiednia w 1938 roku. Aneksja Austrii była jego najbardziej spektakularnym sukcesem w czasach pokoju. Stojąc na Placu Bohaterów, mógł wreszcie zapomnieć o wiedeńskim przytułku. W chwili triumfu znów popada w śmieszność. To Bóg wysłał go, by stał się wodzem Rzeszy. Jako Führer i kanclerz narodu niemieckiego i Rzeszy ogłaszam przed niemiecką historią przyłączenie mojej ojczyzny do Rzeszy Niemieckiej. Do pomnika przeciwko wojnie i faszyzmowi Alfreda Hrdliczki w Wiedniu odnoszą się słowa Karla Zuckmayera o tamtych czasach. Kraina cieni otworzyła swe wrota i wypuściła najpodlejsze, najobrzydliwsze, najbardziej nieczyste duchy. Pierwsza noc w niemieckiej Austrii zapoczątkowała bezlitosne prześladowania setek tysięcy Żydów. Starców zmuszano bez murów i ulic, szczoteczką do zębów usuwali hasła protestujące przeciwko przyłączeniu do III Rzeszy.
Sankt Petersburg. Wcześniej Leningrad. Jeszcze wcześniej Piotrogród. A przedtem Sankt Petersburg. Zmiany nazw odzwierciedlały przemiany społeczne i polityczne. Tę kolebkę rewolucji Hitler zaatakował ze szczególną bezwzględnością. Do tego miasta, które będzie nosiło imię Lenina od jego śmierci w 1924 roku, Stalin wrócił z syberyjskiego zesłania w 1917 roku rewolucji. W Pałacu Smolnym, siedzibie pierwszego bolszewickiego rządu, stał się najbliższym współpracownikiem Lenina. Dżugaszwili, który przybrał pseudonim Stalin, człowiek ze stali, awansował do najwyższych szeregów partii. Biuro Stalina znajdowało się naprzeciwko biura leningradzkiego sekretarza partii Kirowa. To na tym korytarzu Kirow został zamordowany w 1934 roku. Dobra okazja dla przywódcy partii Stalina, by umieścić tu tajne służby i aparat terroru. W tym samym roku Hitler zorganizował zamach na szefa SA Ernsta Röhma, co także jego działania stawiało ponad prawem. Po zabójstwie Röhma Stalin zauważył z uznaniem: Hitler udzielił lekcji poglądowej, jak postępować z przeciwnikami politycznymi. W leningradzkim porcie rewolucja od dawna przeniosła się do Muzeum Obrony Leningradu. Zgodnie z legendą, wystrzały z krążownika Aurora zapoczątkowały rewolucję październikową w 1917 roku. Starych armat znowu użyto jesienią 1941 roku, gdy niemieckie oddziały otoczyły Leningrad. Hitler postanowił wziąć Leningrad nie szturmem, lecz głodem. Miasto stało się wstrząsającym symbolem wojny totalnej Hitlera i Stalina. Zamiast żywności dla okrążonych mieszkańców, setki tysięcy egzemplarzy Wojny i Pokoju. Stalin kazał je wydrukować specjalnie dla obrońców miasta. Sztuka jako broń, epicka epopeja Tołstoja o walce z Napoleonem dla dodania ducha w obecnym konflikcie. Kto żyw, był żołnierzem. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Wszyscy stanowili jedną wielką armię. Blokada Leningradu trwała 900 dni. Głodująca ludność stała się symbolem całego narodu, który w cierpieniu wykształcił nadludzką wytrwałość. Ponad milion osób zmarło z głodu lub zamarzło na śmierć. Lecz Leningrad się nie poddał. Carycyn, od 1925 Stalingrad, obecnie Wołgograd. W 1918 roku, podczas wojny domowej, Stalin stosował brutalny terror, by zachować miasto dla bolszewików. Bądź pewny, pisał wówczas do Lenina, nie zadrży mi ręka. To miasto stanie się dla Hitlera początkiem końca. Hitler nazwał Stalingrad świątynią komunizmu. Dlatego chciał go zniszczyć za wszelką cenę. Z tego samego powodu Stalin zrobił wszystko, by je obronić. Linia frontu przebiegała tu morderczo blisko domów. Toczono walki o każdą ulicę, o każdy budynek. Śmiertelnie ranni wrogowie umierali obok siebie. Hitler chełpił się, że jego szósta armia mogłaby szturmować niebo. Jego oddziały wkrótce jednak utkną tutaj, marznąc w ruinach, lodowatym przedsionku ich zagłady. Wartość ruin nie polega na tym, żeby powstało z nich coś nowego. Większe znaczenie ma to, że tworzą przestrzeń dla przestrogi, która skłania do rozmyślań przyszłe pokolenia. Młodzi z ciekawością przysiadają w miejscu będącym kiedyś świadectwem megalomanii, która nie wzięła się sama z siebie.
To poddani wynoszą dyktatora na wyżyny. Na takim piedestale stali obaj, Stalin i Hitler. Wystąpienie Hitlera w Norymberdze, mieście ustaw rasowych. Wygląda, jakby miał pęknąć, a miliony wyciągniętych rąk w zwartym tłumie, jakby chciały dosięgnąć swego wybawcy. Ręce zdradzają, jakiego narodu pragną władcy. Stalin na marmurowej trybunie mauzoleum Lenina, jak daleki ojciec, za którego bliskością się tęskni. Podczas gdy radziecki przywódca zwykle unikał publicznych wystąpień, demonstracyjnie podkreślając swą skromność, blady, ascetyczny Hitler pojawiał się przed tłumem w teatralnych pozach. Hitler inscenizował zuniformizowany polityczny rytuał na dokładnie wytyczonym terenie, osiągając oszałamiający efekt. Spełniał marzenie swej młodości o monumentalnych dramatach kostiumowych, ujawniając niezrozumiały, choć niezaprzeczalny talent. Coraz mocniej konsolidował naród, wzmacniał świadomość zbiorowej mobilizacji, a każda pojedyncza głowa ochoczo znikała w bezmiarze hełmów. Gdy Niemcy stali na baczność, Moskwa się uśmiechała. Oto machający towarzysz Bóg, mściwy i karzący. Jowialność była złudna. Uśmiech nie czynił dyktatury mniej okrutną i niepohamowaną. Podczas gdy komuniści uważali przeszłość za prehistorię, stawiając wyłącznie na przyszłość, Hitler zawłaszczał klasyczny antyk, by karmić nim swe fanatyczne umiłowanie teatralności. Z rozmachem włączał do swojej psychotycznej misji antyczną Grecję i Rzym. Zarówno sztywna ceremonialność Hitlera, jak i przesadna swojskość Stalina miały wspólny mianownik. Chęć ukrycia rzeczywistości za imponującymi dekoracjami. Serdeczna ludowa wesołość, zarządzona przez Stalina, była równie wykalkulowana, co lodowata wojownicza zmysłowość Hitlera. O ile narodowy socjalista szerzył megalomanię rasy panów, o tyle internacjonalista chciał, by ludzie czuli się maleńkimi trybikami w wielkiej machinie światowej rewolucji. Gdy Stalin przywoływał Jutrzenkę, Hitler schodził do mroku w krypty. Wykorzystywał każdą sposobność, by dla efektu przywoływać zmarłych. Co roku 9 listopada w Monachium uroczyście składał hołd tzw. męczennikom ruchu narodowo-socjalistycznego. Towarzyszom zabitym w 1923 roku w Feldherrnhalle podczas nieudanej próby puczu. W 1935 roku ich szczątki ekshumowano i ponownie pochowano w dwóch świątyniach pamięci. Sceneria dla corocznego solowego popisu duchowej mobilizacji. Wzywanie poległych bohaterów jako zachęta do radosnego wskakiwania do masowych grobów. W wilczym szańcu Hitler stwierdził, że zaatakuje i pokona Moskwę, a wojnę wygra. Wydał rozkaz, by pod Moskwą skoncentrować oddziały liczące ponad 2000 czołgów. A zbliżająca się zima? Hitler myślał w kategoriach wojny błyskawicznej. Święta jak zwykle zamierzał spędzić na Obersalzbergu. Te
teraz Moskwa miała już większą siłę, nie tylko desperacką odwagę, jak kilka tygodni wcześniej. Na tych zdjęciach Rosjanie przypominają niemieckich żołnierzy sprzed wybuchu wojny. Tyle, że teraz nikt nie myślał o wyprawach czy przygodach. Grudnia 1941 roku, w przeddzień urodzin Stalina, rozpoczęła się radziecka kontrofensywa pod Moskwą. Tam, gdzie Hitler zamierzał stworzyć sztuczny zbiornik retencyjny, było morze błota, topniejącego śniegu i lodu. Rosjanie mają na to nazwę Rasputica, czas bezdroży. Generałowie Hitlera prosili o pozwolenie na odwrót. Z wilczego szańca Hitler nie udzielił zgody. Nadal próbował poderwać niemieckich żołnierzy do zdobycia stolicy Stalina. Niekompetentni generałowie chcieli popsuć mu święta na Obersalzbergu z powodu odrobiny śniegu. Wannsee w Berlinie, daleko od śmierci i rosyjskiej zimy. Tu finalizują się plany jeszcze większych masowych pogromów. 20 stycznia 1942 roku na konferencji w Wannsee przypieczętowano tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Choć paranoicznych fantazji Stalina o żydowskich spiskach nie można porównać z eksterminacją milionów przez Hitlera, to jednak Żydzi padli również ofiarą antysemityzmu radzieckiego dyktatora. Adolf Eichmann stał się naczelnym inżynierem nowego niemieckiego przemysłu. Auschwitz-Birkenau to symbol niewyobrażalnej skali masowej eksterminacji Żydów w Europie. W Fudze śmierci Paula Celana los pomordowanych staje się trwałym obrazem dla żyjących. Śmierć mistrzem, co rodem jest z Niemiec. On krzyczy, ciemniej pociągnąć po skrzypcach, potem w przestwór wstąpicie jako dym. Koniec części pierwszej. Hitler i Stalin. Śmiertelny pojedynek. Część druga. Atak Hitlera na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku zapoczątkował najbardziej krwawy, decydujący etap II wojny światowej. Hitler i Stalin, przywódcy dwóch przeciwstawnych systemów społecznych. Choć byli wrogami, istniała między nimi dziwna wspólnota, której punktem kulminacyjnym stał się Pakt o Nieagresji, a nawet Traktat o Przyjaźni z 1939 roku. Szpiegowanie i podstępy po obu stronach. Dwaj rządni władzy ideolodzy prowadzili ze sobą pojedynek, który z każdym ciosem przynosił niezliczone ofiary. Wydawało się, że Moskwa upadnie, lecz zdołała się przeciwstawić. Blokada wycieńczyła Leningrad, ale także to miasto stawiło opór. Hitler atakował dalej. Jego wojska dotarły do Stalingradu, świątyni komunizmu. Miasta, które dziś nazywa się Wołgograd. Od 1925 roku nosiło imię Stalina. Dlatego Hitler chciał je za wszelką cenę zdobyć. Dlatego Stalin zrobił wszystko, by je utrzymać. Miejsce krwawej wojny stało się miejscem pamięci. Statua Matki Ojczyzny na Kurhanie Mamaja w Wołgogradzie ucieleśnia słowa poety Jewgenija Jewtuszenki. Nasze serce stało się mieczem.
19 listopada 1942 roku pod Stalingradem rozpoczęła się najważniejsza ofensywa Armii Radzieckiej. Po 2,5 miesiąca niemiecka 6. Armia pod dowództwem generała Paulusa została całkowicie rozbita. Zginęło także 500 000 żołnierzy radzieckich. Rosjanie byli zwycięzcami, lecz tylko ktoś z dala od tego piekła mógł wypowiadać słowo zwycięstwo z radością. Słomiane łapcie dla Hitlera symbol rosyjskiego zacofania. Być może pomogłyby jego własnym żołnierzom na ostatniej drodze życia. Hitler w wilczym szańcu. Co znaczy życie? Jednostka i tak musi umrzeć. To naród żyje ponad jednostkami. Jego ocena generała Paulusa. Ten człowiek powinien się zastrzelić. Hitler podejrzewał, że nawet kostka mydła może być zatruta. Stale domagał się laboratoryjnych analiz pasty do zębów i kremu do golenia. Potrzebował środków pobudzających, by przetrwać dzień. Drapał się do krwi w kark i uszy. Doktor zalecił wypoczynek na Obersalzbergu. Hitler upadał, Stalin rósł w siłę. Teraz rozbijano i zrywano z murów wizerunki Hitlera. Barometr nastrojów wskazywał wojnę. Hitler nie chciał mówić o wojnie, ale podpisywał wyroki śmierci oficerów na froncie wschodnim, którzy uważali tę wojnę za przegraną. Także niedaleko Obersalzbergu szerzyło się niezadowolenie. W Norymberdze, mieście zjazdów partii NSDAP, ludzie darli gazety. Wciąż przedstawiały Stalingrad jako zwycięstwo Niemiec. Podarte gazety to oznaka słabego, a jednak widocznego protestu. I to w Norymberdze, ulubionej scenerii Hitlera do demonstrowania swej potęgi i uległości tłumów. Stalingrad stał się symbolem, ale innym niż wyobrażał sobie Hitler. W ostatniej ulotce z lutego 1943 roku studenci Sophie i Hans Scholl, którzy wkrótce potem zostali skazani na śmierć, pisali: nasz naród stoi wstrząśnięty wobec zagłady żołnierzy pod Stalingradem. Wodzu, dziękujemy ci. Także dla Stalina bitwa o Stalingrad była punktem zwrotnym. Przedtem, pisał Ilja Ehrenburg, trzeba było wierzyć w zwycięstwo, mimo że wszystko przemawiało przeciwko niemu. Teraz nie było miejsca na zwątpienie w zwycięstwo. Stalin jechał do swojej daczy z pełnym przekonaniem, że już nic go nie zatrzyma. I przez całą drogę do Berlina nic go nie zatrzymało. Ludzie zawsze wyczuwają, kiedy jakie portrety wywieszać. Stalin też miał wyczucie właściwego momentu. Ustanowił siebie marszałkiem Związku Radzieckiego. Po raz pierwszy miał rangę wojskową. Często będzie nosił nowy mundur, choć uważał, że wygląda w nim jak szef kelnerów. Dzień Pamięci Bohaterów Poległych w pierwszej wojnie, obchodzony 21 marca 1943 roku w zbrojowni w Berlinie.
Krążył żart, że przysłano sobowtóra, a prawdziwy Führer z powodu załamania nerwowego przebywa w areszcie domowym. Tak się czuł Stalin 22 czerwca 1941 roku. Depresja zmieniła obiekt. Nie pomogło zasłanianie masek olbrzymów na dziedzińcu Schlütera, żeby ich ból nie potęgował udręki. Ród gigantów wystąpił przeciwko bogom Olimpu, próbując ich zdetronizować. Nie widać śladu boskiego pochodzenia. Równina w pobliżu Wołgogradu, dawne pole bitwy. Do niezliczonych rzeszy zabitych i zaginionych odnoszą się dwa najbardziej bezsilne słowa w historii. Nigdy więcej. Tutaj ostatnie słowo zawsze ma wiatr. W pierwszej połowie 1943 roku Hitler znów wycofał się do Wilczego Szańca. W odizolowanej, betonowej kwaterze głównej było mu coraz trudniej odróżniać iluzje od rzeczywistości. Tu nadal mógł się czuć niepokonanym wodzem, który sprawa Darwina o zwycięstwie najsilniejszych uczynił niemiecki standard na polu bitwy. Jakby chwała dowódcy wciąż była jego jedynym prawdziwym powołaniem, a świat przyjmował ten fakt z nabożną trwogą. Jakby jedynym dowodem wobec historii był mundur. Żeby inne narody myślały o Niemcach ze strachem i szacunkiem. Pamiętały, że tej machiny nikt nie zatrzyma. Hitler zaczynał powoli dochodzić do przekonania, że jego naród nie dorasta do jego oczekiwań. Jest niegodny swej misji. W mroku bunkra pogrążał się w psychopatycznym wypieraniu rzeczywistości. Po bitwie pod Kurskiem w lipcu 1943 roku wrzeszczał: "To się skończy niemieckim zwycięstwem". Wieści o zaciętym oporze Rosjan bagatelizował jako pojedyncze incydenty. Tak nikły miał kontakt z rzeczywistością. Jego upór przynosił śmierć tysiącom. Bitwa pancerna pod Kurskiem, nie człowiek przeciwko człowiekowi, lecz czołg przeciwko czołgowi, to najokrutniejszy rozdział zmechanizowanej wojny. Kryptonim rosyjskiej kontrofensywy brzmiał Stal, Stal. Innymi słowy, Stalin, Stalin. Jeden z rosyjskich żołnierzy mówił jednak, że nie myśleli o Stalinie. W ich sercach był Bóg. W listopadzie 1943 roku w Löwenbräukeller w Monachium Hitler znów obiecywał Starej Gwardii, że nie powtórzy się rok 1918. Choć już wkrótce ruszy ofensywa aliantów. Puste echo dawnych zapewnień. To jego ostatni występ dla uhonorowania poległych puczystów z 1923 roku. Obserwatorzy mówili o człowieku, którego światło powoli gasło. Było to już inne Monachium niż we wrześniu 1938 roku, gdy szefowie rządów Anglii, Francji, Włoch i Niemiec spotkali się tu na konferencji dotyczącej losu Czechosłowacji. Hitler występował wówczas w roli pewnego siebie gospodarza i groźnego partnera negocjacji, kontrolującego światową politykę. Układ monachijski zapewnił mu przejęcie na drodze pokojowej kraju sudeckiego i odroczył na jakiś czas jego plany podżegania do wojny i wkroczenia do Pragi. Stalin nie został zaproszony na konferencję monachijską,
i nigdy tego Hitlerowi nie wybaczył. Minął czas, gdy Hitler nadawał ton na międzynarodowej arenie politycznej. Teraz, gdy świat stał w płomieniach, a on z nich uciekał, wielcy tego świata sprzymierzali się przeciwko niemu i bez niego. W Teheranie potwierdziły się obawy Hitlera. Sojusznicy zwierali szeregi. Od 28 listopada do 1 grudnia 1943 roku w stolicy Iranu spotkali się przywódcy Wielkiej Trójki: Churchill, Roosevelt i Stalin. Niemcy nie były jeszcze pokonane, lecz w programie konferencji znalazła się już kwestia powojennego porządku na świecie. Stalin zaproponował rozstrzelanie 50 tysięcy niemieckich oficerów. Gdy Churchill zareagował z przerażeniem, Stalin stwierdził, że to tylko żart. Naciskał na stworzenie drugiego frontu przeciwko Hitlerowi, który w tym czasie przebywał w Berghofie w Alpach Bawarskich, nie doceniając powagi sytuacji. Gdy jednak w jego umyśle pojawiał się niekiedy cień realizmu, nazywał Stalina człowiekiem genialnym. Stalin otrzymał od Churchilla prezent, miecz Stalingradu. Ucałował go zgodnie z rosyjską tradycją. Churchill był poruszony. Od króla Jerzego VI dla zwycięzcy pod Stalingradem. W Berghofie Hitler wymyślił osobliwy sposób ratowania swojej wojny. Do aktualnych kronik filmowych kazał wmontować zdjęcia z ataków w 1941 roku. Wytyczał fałszywą drogę naprzód, cofając się w czasie. Kolejny raz wymazywał z pamięci prawdę, jakby nie istniała rzeczywistość, lecz ona istniała. Niemiecka ofensywa zamieniła się w odwrót, a radziecka obrona w kontrofensywę. Tylko zabici pozostawali tam, gdzie padli. Polegli w tej walce nie zaświadczali o misji czy utopii, lecz o wysokich kosztach wojny totalnej. Bo celem obu stron było totalne zwycięstwo. To gorzka prawda, lecz człowiek odzyskuje człowieczeństwo wśród łez i w ciszy. Hymnów na cześć wojny nie śpiewają ci, którzy płaczą i milczą. Niezależnie od tego, jak słaby może być system, jedna choroba się utrzymuje. Całkowita ślepota, mimo dobrego wzroku. Berlin świętował 55. urodziny Hitlera. Pękły nasze mury, ale nie nasze serca. Mogły to być jego ostatnie urodziny, lecz próba zamachu nie powiodła się. Bliskie spotkanie ze śmiercią w Wilczym Szańcu. Przekute na sprawdzian mitycznej nienaruszalności. Mussolini odwiedził Wilczy Szaniec 20 lipca 1944 roku, krótko po nieudanym zamachu hrabiego von Stauffenberga. Próby zabicia Hitlera kończyły się pechowo. Raz zamachowiec wysadził tylko siebie. Raz bomba umieszczona w luku bagażowym samolotu nie wybuchła, a kiedy wreszcie eksplodowała, Hitler został tylko lekko ranny. Z kolei Stalin w obawie przed zamachami kazał skracać zasłony, żeby nikt nie mógł się za nimi ukryć, i polecił usunąć ze swoich samochodów stopnie,
żeby nikt na nie nie wskoczył. Hitler znów mógł się chełpić, że czuwa nad nim opatrzność. Świętował to w najbliższym kręgu towarzyszy. Krwawo zemścił się na organizatorach zamachu z 20 lipca 1944 roku. Fakt, że przeżył, był w jego mniemaniu dowodem na to, że jest wybrańcem losu. Choć już zbliżała się izolacja i upadek. Dworzec białoruski w Moskwie. Stąd przez całą wojnę wojskowe pociągi wywoziły żołnierzy na front. Tutaj też powracali ci, którzy przeżyli. Pożegnań było dużo więcej niż powitań. 17 czerwca 1944 roku tysiące Moskwian wyległo na ulicę. To, czego doświadczyli, korygowało prawdę o wojnie, że niemieccy żołnierze nigdy nie weszli do Moskwy. Tego dnia 70 tysięcy niemieckich jeńców wojennych odtransportowano z dworca białoruskiego na Syberię. Przedtem prowadzono ich przez radziecką stolicę. Milcząca parada i milczący widzowie. Ostatni niemieccy jeńcy wrócili z niewoli dopiero w 1955 roku. Wtedy Hitler już nie żył od 10 lat, Stalin od 2. Dopiero powrót tych ludzi do domu oznaczał ostateczny koniec obu dyktatorów. Po wojnie na dworzec białoruski z niemieckiej niewoli i robót przymusowych wracali także żołnierze Armii Czerwonej. Tysiące z nich Stalin zsyłał na Syberię, podejrzewając ich o kolaborację. Po przemarszu Niemców tego lipcowego dnia 1944 roku na ulicach pojawiły się ekipy sprzątające. Nie da się jednak zmyć wspomnień o cierpieniach. Pozostałości po brudnej wojnie nie usuwa się tak łatwo. W lipcu 1944 roku, prawie 3 lata od niemieckiej napaści, postępująca naprzód Armia Czerwona dotarła do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Do Brześcia. Pierwsza godzina wojny wykuta w kamieniu. W lecie 1944 roku Hitler opuścił Obersalzberg. Przeczuwał, że na zawsze. Czy to koniec szaleńca? Gdy po wojnie zapytano Stalina, czy Hitler rzeczywiście był szalony, odparł: Armia Czerwona przeszła całą drogę do Berlina, a niemiecka klasa robotnicza nigdy nie powstała przeciwko faszyzmowi. Czy szaleniec mógłby porwać za sobą cały naród? Obchody 27. rocznicy rewolucji październikowej, odbywające się w czasie wojny w 1944 roku, były dla Stalina zwiastunem wspaniałej przyszłości. Już nigdy nie będzie musiał czekać na przybycie biura politycznego i prośby, by pozostał u władzy. Choć gloryfikowany będzie wzbudzał strach. Dwa jego wcielenia łączyły się: wybawiciela i niszczyciela ludzkości. Wilczy szaniec przestał być dla Hitlera bastionem. Stał się mysią norą. Mury wzmocniono z 2 do 7 metrów grubości. Jego osobisty lekarz ordynował mu 28 różnych pigułek dziennie. Głównie środków uspokajających. Mimo to Hitler nie znajdował ukojenia. Jego schizofrenia uderzała we własny naród
istniejący tylko w wyidealizowanych wyobrażeniach, kiedyś jednak będących rzeczywistością. Frenetyczne owacje towarzyszyły Hitlerowi jak wagnerowski motyw. Ten kult go wykreował, umacniając w nim mesjanistyczne urojenia. Hitler hipnotyzował porywającymi złudzeniami ludzi, którzy pragnęli wybawcy. Sceny masowego uniesienia i żarliwości wciąż zdumiewają i przerażają. Niemcy wiwatowali tak tylko na cześć jednego człowieka, a był nim Luther, zauważył kiedyś uszczęśliwiony. Rzeczywiście, żaden polityk w historii Niemiec nie był tak popularny jak Hitler. Zwalczał bolszewizm, traktat wersalski i nałożone reparacje, zbijając polityczny kapitał na narodowym i gospodarczym kryzysie wczesnych lat 30. Później uważał swój naród za zbyt niestały, by mógł tworzyć historię. Niemcy rzeczywiście nie byli już zdolni do dalszych wielkich kroków. Teraz życie toczyło się w warunkach wyrzeczeń i ciężkiej egzystencjalnej próby. Co powiedzą ci ludzie tuż po zakończeniu wojny, proszeni przez amerykańskich reporterów, by przed kamerą opowiedzieli o swoim życiu pod rządami Hitlera i dla niego? Czy mogli stawić mu opór? Z pewnością wszyscy cieszyli się, że przeżyli III Rzeszę. Wielu będzie zapewniać, że nic nie wiedzieli o zbrodniach Hitlera. Właściwie rzadko kto był nazistą. Żadna z pytanych osób nigdy nie popierała wojny, masowych mordów na Żydach czy zniewolenia innych narodów. Część tych ludzi wkrótce doświadczy dyktatury Stalina we wschodnich Niemczech. Ilu Niemców będzie się usprawiedliwiać, by wyjaśnić swą postawę przed wojną i w czasie jej trwania własną bezsilnością? Gdy był czas na powstrzymanie katastrofy, ze wzruszeniem ramion pytali: dlaczego ja? Co ja mogę zrobić? Gdy katastrofa dotknęła ich z całą siłą, rozpaczali: dlaczego ja? Co takiego zrobiłem? Pewność zwycięstwa zawiodła Hitlera do Prus Wschodnich. W listopadzie 1944 roku ostatecznie opuścił Wilczy Szaniec. Po wyjeździe kazał wysadzić kwaterę główną w powietrze. Ruiny były jego znakiem firmowym. Dziś teren kwatery zwiedzają nieco zagubieni turyści. Mimo potężnych ruin, tamten świat wydaje się niezrozumiały i nierzeczywisty. W lutym 1945 roku Stalin spotkał się z Rooseveltem i Churchillem w Jałcie na Krymie. Po klęsce Hitlera w Europie Wschodniej był zdecydowany stworzyć struktury polityczne, które zapewniłyby Moskwie bezpieczeństwo, jakiego nie gwarantował system przedwojenny. Stalin ujął to jasno i wyraźnie. Ta wojna nie jest taka jak wojny w przeszłości. Każdy wprowadza teraz własny system, zależnie od tego, dokąd sięga jego armia.
a zatem po rządach Hitlera, hegemonia Stalina. Warunki wynegocjowane w Jałcie wytyczyły zimną wojnę. Stalin stwierdził, trudne zadania pojawią się dopiero po wojnie, gdy rozbieżne interesy poróżnią nas, sojuszników. Głos będący przejawem realizmu. Z kolei Hitler coraz bardziej oddalał się od realnej oceny sytuacji. 20 marca 1945 roku ostatni raz pojawił się przed kamerą. Odznaczał żelaznym krzyżem chłopców z Hitlerjugend. Cynicznie wykorzystywane dzieci, które wciąż jeszcze myliły ostatnią godzinę z ostatecznym zwycięstwem. Ostatni kontyngent mający bronić Berlina przypominał pierwszy kontyngent, który bronił Moskwy. Rozkaz wydany tym żołnierzom to ostatnia mrzonka Hitlera. Berlin pozostanie niemiecki, a Europa nigdy nie będzie rosyjska. Berlińczycy wznosili barykady tak, jak kiedyś robili to mieszkańcy Moskwy i Leningradu, broniący swych miast przed Niemcami. Wojna zrównuje. Armia Czerwona także przygotowywała się do swej roli. Kilometr po kilometrze, dzień po dniu, bitwa po bitwie, przekształcała się w machinę nie do powstrzymania. Trwało to 4 długie lata, a teren każdego manewru, drogę kolejnych bitew, znaczyły niezliczone rzesze poległych. W ostatnich tygodniach wojny potęga Stalina wkraczała na obce terytorium. Hitler, jakby przewidując, że ziemia wkrótce usunie mu się spod nóg, schodził coraz głębiej do podziemi. Przeprowadził się do nowego bunkra pod kancelarią Rzeszy, 3 metry poniżej poprzedniego. Wbrew radom swych dowódców wojskowych zarządził manewry nękające na skrzydłach postępującej Armii Czerwonej na Pomorzu. Miało to powstrzymać Stalina przed bezpośrednim marszem na Berlin. Stalin nie będzie taki głupi jak my, gdy stojąc pod Moskwą chcieliśmy zdobyć ją natychmiast, twierdził. Poważny błąd w ocenie. Odra. Siły, jakimi Rosjanie zaatakowali Niemców 16 kwietnia 1945 roku, znacznie przekraczały te, jakimi Hitler atakował Związek Radziecki 4 lata wcześniej. Stalin, chcąc jak najszybciej dotrzeć do Berlina, pośpieszał swą armię. Nie dowierzał zapewnieniom aliantów, że pozostawią mu Berlin. Ponieważ triumf w stolicy Hitlera pragnął zachować wyłącznie dla siebie, przekreślając z trudem budowane zaufanie swoich generałów, sam przejął dowództwo nad armią w drodze do Berlina. Gdy ofensywa nad Odrą się przedłużała, był tak rozeźlony, że 3 dni nie rozmawiał z generałem Żukowem. Także Hitler zawsze traktował swoich generałów jak adiutantów. Gdy Rosjanie sforsowali Odrę, ukryty w bunkrze kancelarii Rzeszy wściekał się na dowódców wojsk. Wypominał też tchórzostwo i podłość narodowi niemieckiemu, który pozwolił Rosjanom przekroczyć granicę. Teraz wychwalał narody słowiańskie jako nową rasę panów. Niemcy muszą jeszcze poczekać. Przegrali z bolszewizmem, a on sam najwyraźniej za wcześnie doszedł do władzy.
Przez kolejne 2 tygodnie odgrywał swą solową tragedię, dopóki Stalin nie ogłosił ostatecznego zwycięstwa nad łajdakiem z kosmykiem czarnych włosów, jak kiedyś powiedział o Hitlerze. Bitwa o wzgórza Zeilo nad Odrą była ostatnią przeszkodą dla Armii Czerwonej na drodze do Berlina. Jakby los postanowił, że końcowy etap pochłonie morze krwi, żeby podkreślić bezsens obłędnej woli wytrwania Hitlera. Nagrobki i pomniki żołnierzy radzieckich w Zeilo, Berlinie i innych niemieckich miastach przetrwają do następnej epoki. Człowiek wykuty z kamienia jest zbawiony, nie krwawi i nie cierpi. Ponadnaturalna skala tych bohaterów symbolizuje nadludzkie wysiłki, by zakończyć wojnę. Narzuca się pytanie, kiedy staną pomniki tych, którzy nie walczą i nie prowadzą okrutnych wojen, lecz którym udaje się do nich nie dopuścić. Stalin obiecał swoim żołnierzom, że ten, kto pierwszy zawiesi zwycięską flagę na budynku Reichstagu, zostanie uhonorowany jako bohater Związku Radzieckiego. Był 30 kwietnia. Tego dnia Hitler odebrał sobie życie. Dla tych ludzi wojna się skończyła. Od salw zwycięstwa do pamiątkowych fotografii. Nagle wszystko wyglądało tak radośnie, że łatwo było zapomnieć, przez co przeszli ci młodzi żołnierze. Teraz robili sobie zdjęcia w mieście, gdzie Hitler negował ich człowieczeństwo. Śpiewali i tańczyli tam, gdzie przygotowano plan ich zagłady, w Berlinie. Cofnęli wojnę do punktu wyjściowego. Niektórzy będą ich nazywać wyzwolicielami, inni okupantami. Wiele lat po wojnie na budynkach w Berlinie wciąż widniały napisy pozostawione przez rosyjskich żołnierzy i ślady po ogniu artyleryjskim z ostatnich dni walk w centrum miasta. Nowożytne rysunki jaskiniowe, gdy ludzkość powróciła do barbarzyństwa. Niektóre z napisów zachowały się do dziś. Zostały włączone do architektury niemieckiego Bundestagu, dawnego Reichstagu. Wspomnienie przeszłości i mandat na przyszłość. Najlepszą ochroną przed faszyzmem jest demokracja. Berlin. Po 12 latach rządów Hitlera, stolica Rzeszy, która miała trwać 1000 lat, wyglądała, jakby trzeba było 1000 lat, by powróciła tu cywilizacja. Sposób poruszania się w nadchodzących czasach. Iść do przodu. Od czasu do czasu zatrzymać się, by spojrzeć wstecz. Może kiedyś nikt nie będzie się już oglądał za siebie. Gdy wiatr rozwieje pył zburzonych domów, znów nie będziemy pamiętać, co nas spotkało. Trofea Stalina w berlińskim parku Tiergarten. Miały tu stać trofea Hitlera, a Berlin miał przyjąć nazwę Germania. Kilka metrów dalej, przy bramie brandenburskiej, pomnik Holokaustu przypomina o ludobójstwie Żydów w Europie. Jest usytuowany niedaleko dawnego centrum władzy Hitlera.
W powietrzu nie unosi się dym, o którym poeta Paul Celan pisał jako o symbolu obozów śmierci. Lecz ból otacza to miejsce, szukając dusz, w które mógłby zapaść. Pierwszego maja 1945 roku Stalina obudzono w jego daczy o 5 rano. Tak jak 4 lata wcześniej, gdy rozpoczynała się dla niego wojna. I tak jak 4 lata temu przy telefonie był Żukow. Stalin o Hitlerze. Więc zrobił to drań. Szkoda, że nie mogliśmy wziąć go żywcem. Żałosny koniec wśród zwałów gruzu, wypalonych ruin i rozrzuconych śmieci. Hitler stwierdził, że lepiej skończyć w ten sposób, niż być wiezionym w klatce przez Plac Czerwony i zostać brutalnie zlinczowanym przez rozwścieczony tłum. W Berlinie Rosjanie byli zajęci szukaniem, zbieraniem i sortowaniem. Na Wielki Dzień Stalina. Plac Czerwony w Moskwie. Te kamienie mogłyby opowiedzieć o krokach tanecznych, i krokach defiladowych. 24 czerwca 1945 roku odbyła się wielka parada zwycięstwa. Człowiek wchodzący na trybunę mauzoleum Lenina poprowadził Związek Radziecki od drewnianych pługów do światowego mocarstwa, które wkrótce będzie miało reaktor atomowy i jako pierwsze zasłynie z załogowych lotów kosmicznych. Świętowanie zwycięstwa trwało ponad miesiąc, a Stalin napawał się uroczystościami. Największe zwycięstwo w rosyjskiej historii zostało okupione milionami poległych. Miliony żyjących doszły do wniosku, że było to możliwe jedynie pod przewodem największego bohatera w historii. Tylko on mógł im zapewnić pomyślną przyszłość. Kiedyś dowódca armii Kutuzow składał insygnia władzy Napoleona do stóp cara Aleksandra I, tak teraz godła Hitlera rzucane są do stóp Stalina. Nastał czas jego świetności. Tu, w Poczdamie, dokonano podziału świata.
Od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku w pałacu Cecilienhof obradowali Stalin, Churchill i nowy amerykański prezydent Truman. Stalin wybrał symboliczne miejsce obrad blisko zdobytej stolicy. Alianci spotykali się już w Teheranie i w Jałcie, lecz teraz Hitler nie żył. Za uprzejmymi uśmiechami odżyła dawna wrogość. Stalina raduje powrót na tradycyjne pole bitwy – imperializmu. Stalin ma Europę Wschodnią, Ameryka – bombę atomową. Przed spotkaniem Churchill pisał do Trumana: żelazna kurtyna zapadła przed frontem rosyjskim. Nie wiemy, co dzieje się za nią. Po konferencji Stalin do Mołotowa: myślę, że teraz możemy zerwać zasłonę udanego porozumienia. Światowe Święto Komunizmu, jak nabożeństwo religijne. 70. urodziny Stalina, 21 grudnia 1949 roku. Stalin umocnił system autokratycznych rządów, łącząc mesjanistyczne powołanie z aparatem brutalnego zastraszania. Jego dawny odwieczny wróg, Hitler, z powodzeniem mógłby być jego patronem. Pytany przez zachodnich dziennikarzy, czy wolałby zyskać wierność narodu wynikającą z przekonania, czy ze strachu, Stalin odpowiedział: ze strachu. Przekonania mogą się zmienić. Strach pozostaje. Komunistyczny świat wstrzymał oddech. 5 marca 1953 roku o 9:50 zmarł Józef Stalin. Na koniec wyznał Chruszczowowi: nikomu już nie ufam, nawet sobie. Hitlera także widziano błądzącego po ruinach Kancelarii Rzeszy, chorego z podejrzliwości. Stalin doszedł do takiego samego stanu wyobcowania jak wcześniej Hitler. Wyniesiony do rangi bóstwa, stał się tak potężny, że z czasem przestał zwracać uwagę na potrzeby i życzenia narodu, który mu ufał i ubóstwiał go. Nie miał jednak z tego powodu wyrzutów sumienia. Był niezłomnie przekonany, że wykonuje jedynie wyroki historii. Zabalsamowane zwłoki Stalina wystawiono na Kremlu. Tysiące tłoczyły się, by spojrzeć na nie ostatni raz. Smutek był szczery, choć w tym samym czasie więcej ludzi niż kiedykolwiek cierpiało męki w gułagach. Kult jednostki czynił cuda. Wbrew prawdzie, że Stalin należał do największych potworów w historii. Zwykli Rosjanie widzieli w nim człowieka, który doprowadził ich do zwycięstwa nad Hitlerem. Było to zwycięstwo w prawdziwie historycznym wymiarze. Poświęcili mu wszystko, ponosząc największe trudy i wyrzeczenia, narażając się na największe niebezpieczeństwo. Jeszcze w tym samym roku jego sztandary płonęły w Berlinie. 3 lata później w Budapeszcie i w 1968 roku w Pradze. Stalin nie żył, lecz jego czołgi wciąż się toczyły. Miażdżyły powstania przeciwko ideologicznemu zniewoleniu.
Stalin wyzwolił Europę Wschodnią, lecz odmówił jej wolności. Trzy lata po śmierci Stalina, na 20. zjeździe KPZR, pierwszy sekretarz partii, Chruszczow, ujawnił prawdę o zbrodniczych aspektach jego rządów. Lecz stalinizm wciąż trwał. Po cichu usuwano tysiące pomników i portretów. Co nie zostało kompletnie zniszczone, wygląda dziś tak. Zwłoki Stalina usunięto z mauzoleum i pochowano za jego murami. Ukryto także jego popiersie. Akcja pod kryptonimem MIT, która rozpoczęła się w 1970 roku w radzieckiej bazie wojskowej w Magdeburgu w NRD, miała na zawsze pozostać ściśle tajna. Została zarządzona przez ówczesnego szefa KGB w Moskwie Andropowa i zatwierdzona przez sekretarza generalnego partii. O świcie dwóch oficerów zaczęło kopać, najpierw w niewłaściwym miejscu, potem we właściwym. Trzeci pełnił straż z bronią. Zabezpieczyli dwie skrzynie po amunicji, które wywieźli za miasto ciężarówkami. Szczątki ludzkie, być może Hitlera. Żołnierze Armii Czerwonej po wojnie zabrali je ze sobą z Berlina. Gdzieś nad Łabą skrzynię podpalono. Oficerowie pojechali dalej. Jakby żadne miejsce nie było wystarczająco tajne do ich celów. Żaden teren na tyle ukryty, by mogli pozbyć się ładunku. W pobliżu wioski Biderice funkcjonariusze KGB wrzucili popioły do rzeki Eile. Z mostu o nazwie Schweinebrücke, świński most. Popioły porwał ze sobą niewielki strumień. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Marianna Weisdorn. Czytał Piotr Borowiec.